Cześć wszystkim, witam was w 13 odcinku z Matrixa, Path of Neo. Po portalu dwójce postanowiłem, że to będzie kolejna seria, która będzie dokończona. Nie będzie to jedna na streamach. Trochę się przeliczyłem, jeżeli chodzi o opinię na temat tej gry. Myślałem, że wszystkie cutscenki będą tak fajne, oryginalne, nie zżynkowe. Jednak bo rzeczywistość okazała się inna. Twórcy wzięli i normalnie wzięli z filmu. No po prostu... No i dlatego tej gry nie będzie na Twitchu i sobie będziemy grać normalnie. Ale oczywiście postaram się wszystkie jakieś nudne rzeczy wycinać, żeby nie było. I może dzięki temu w ten sposób będzie w ogóle szybciej z przejściem całej tej gierki. Dobra, no ja nie mam na co za bardzo wydatku tego. Nie mogę zaoszczędzić na przykład na późniejsze czasy. You must select a new ability before you can continue. Oh. A ja nie pamiętam nawet co to było. Sao Xiao Lin. Dobra, wybiorę sobie to. The grey path has no gates. O rety, ja będę musiał już napisy do tego robić, zapomniałem. Dobra ścieżka nie ma bram. Tysiące dróg w nią wchodzi. Kiedy jedna przychodzi przez tą bramę bez bram, on przechodzi swobodnie pomiędzy niebem a ziemią. Spoko, biorę. Upgrade Neo with Ant-Man Principle. Ant-Man Principle? Ant-Man? Jakiś coś. Jakiś Principle. Nie wiem. To jest cząstka? Principal to jest dyrektor, ale to chyba nie to. Dobra, podleć se, no. Brawo, Neo. Udało ci się podlecieć. No ta, no bo nie mamy jeszcze uratowanych wszystkich. Lipa. Ale spoko, dzisiaj uratujemy ostatniego dziadka Hillera. Najważniejszego typa ratuje na końcu. No świetnie, nie? Świetnie po prostu. Dobrze. Tylko zanim to może jeszcze... bo wyłączyłem ostatnio w OBS-ie funkcję, która miała mi tłumić hałas niby. I to było takie... No, już nie muszę być taki głośny tak ogólnie. Bo wystarczy, że... O! Teraz lepiej. Dobra, let's go po tego healera. No, pogramy sobie dzisiaj z godzinkę i z tego wyjdzie pół godziny. Standardowo, jak zwykle. Ciekawe jest to, że odkrywa tą grę jako taką głośną, a ja ją słyszę taką cichą. Najwyżej będzie zepsute. Najbardziej zepsutych nagraniach mi przeszkadza, że muszę je montować. Jak nie muszę ich dotykać, to prawie bez znaczenia, skoro i tak nie ogląda. Oprócz jednej osoby, która zna te dialogi na pamięć i tak. Dzień dobry, ja tu przyszedłem po coś. Uratować healera. Szukam sklepu jakiegoś. Nie masz Mam tam przejść, dobrze? Chińska dzielnica. Albo coś. Mogę tu sprintować? Nie, to nie jest Assassin's Creed. Aha. Ale w ogóle żeśmy dostali pukawę. Strzelby do beltówki żeśmy dostali. Ja w GTA San Andreas. Chyba nawiązanie. Cards. Aha. Healer ma jakieś pięki drewniane. Zabawne porównane z GTA, bo jeszcze tekstury w ogóle ludzi przecież są bardzo podobne. To jest tak ciekawe, że właściwie te tekstury są naprawdę w sumie podobne ludzi, modele w sensie do GTA. No podało niby w podobnych czasach to powstało. I tak ładniej niż w definitywnej. Co ten gościu healer odwalał? Czemu on chciał przejść przez tą szafkę? Chyba się zestresował, bo zobaczył ducha. Demon? On trzyma demony w sobie. Trzeba ją uwolnić. Znaczy nie, właśnie nie. O, dziękuję. Czekaj, czy ty mnie właśnie wyprowadziłeś, a ty sam sobie zostaniesz w domu? Chłopie, idziemy, chodź. Kościół? Jezu, przez chwilę myślałem, że on się zamroził w jakimś tipozie, nie? Znaczy, de facto chyba jest w tipozie, ale się rusza. Ruszający się tipos. Dobra, jak nie chcesz, to sobie tu zostań, ma tu gdzieś, tak? O, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O. Czy Neo potrafi strzelać, czy stracił tą umiejętność? O, teraz nagle zaczął strzelać. I co ile on czasu kurna strzela? Jak jest żółty... A, jak jest żółty kursor, to tylko może strzelić. Tylko czemu nie mógł strzelić wcześniej? To ja nie mam pojęcia. Da, bez znaczenia. O, siema. Dawaj to. Na dobrą sprawę to sobie mogę tak poczekać. Auć. No to są pachołki, oni są łatwi. Tak sądzę. Ale wyskoczy jakoś trudniejszy. Nie wiem, jak będę musiał zacząć uważać, to wtedy będę uważał, ale jak tutaj jest teraz tak lightowo, to... To... Podejdźmy na spokojnie, byle nie tracić do dużo czasu, prawda? Chyba. Auć. Skąd jeszcze strzelają niby? Moje zdrowie cały czas się odnawia. O, coś się dzieje. Wręczy healera. Przyszło wsparcie. Dzięki, przyda się. A co tam gościu tam na górze kombini ren? Auć. Oj. Kurde, zona ten głupio strzelbę, co nie strzela. Znaczy nie, dobra, strzela czasem, ma... Ona strzela, tylko nie słucha dźwięku. To ma sens. Znaczy to nie ma w ogóle sensu. No to co ta gra. Ale nieważne. Jeżeli będzie się dało przejść, jedyne co jest istotne tak naprawdę. Dźwięków może nie być. W pierwszej części też nie było dźwięków. Narzeka ktoś... Oj, czy ty nie jesteś moim przyjacielem przypadkiem? Do kogo my strzelamy? Derp. Jesteśmy przyjaciółmi czy nie? Komu co używasz w słów, panie? Nie, który jest moim przyjacielem? Dzień dobry. Au, to do mnie było? Dobra, ten jest zły. No bo on był jakiś taki inaczej ubrany. Ła, 19 nabiłem ja do strzelby. No i bo reszta większość była tak w ciemno ubrana, no. Takie garniturki. Tak jak ten gość. Ten chłop jak wygląda. Prawie wyłysiał. Jeszcze mu trochę brakuje. Killer, możesz chyba już iść. Chyba wyczyszczona ulica. No, widzę, że nie śpieszy się. Tak. Chodź, chodź. Przydasz się. The hell is crossing the street. Dzięki, gro. Nie wiedziałbym. Ale co, jak nie umiem czytać? Właściwie to nie przechodzi przez ulicę. Tak, jakby być już dokładnym, nie? Już przechodzi. Już myślałem, że walnie w ten słup tak fajnie. A jednak nie. No, wiesz, że oni tu mogą wrócić w każdej chwili przeciwnicy, prawda? Co ja odwalam z tymi rękoma? No bo to chyba już było w którymś odcinku wcześniej. Au, no zostaw mnie, co to odwalasz? Co wy tu robicie? Nie wolno. Nie wolno w healera. Healer, no tam nie idź! O, jakie... No z jednej strony nikt go nie atakuje, to się nie śpieszy. A ja zaczynam go atakować, no to gdzieś. O, ściana się buguje. Można przejść chyba zaraz. Nie? Healer jest healerem i odzyskuje zdrowie przy nim. Śmiesznie. Aha, musiałem przejść 20 cm i żeby się odpaliła jakaś scenka. Dobrze, spoko. To ma sens. Tak samo jak tamta rzecz, że gościu był inaczej ubrany. I to, że dźwięk karabinu, znaczy strzelby, nie był obecny. Pokażę nam drogę? Uganda Knuckle? Czemu on jeszcze musi tak stać, tak derpowato? Ja nie mogę. Oj, chyba się znowu strzelają. Dzień dobry, kto jest wróg? Ja nie pamiętam, ja nie wiem nawet. Chyba ci co najdalej są wrogami. Dobra, to ty zdychasz. Też. Dzień dobry. A, też nie oszczędzimy. Oni wszyscy są tylko wytworami symulacji. Oni nie są prawdziwi ludzi. Oj. Co, nawalamy się na blisko? Dawaj. Sumokratę. Ale piękny przeskok. No, healer jest bezpieczny, tylko gdzie się podział? Jest bezpieczny w grobie leżąc? Nie no. To już przesada. A! Czemu oni tak wszyscy już poszli se? Healer, jakim cudem ty tak szybko w ogóle poszedłeś? I czemu ty teraz nagle wracasz do tego budynku? Czy ja coś pominąłem? Jakiś wątek? Wyszedł se na przechadzkę, na spacer. Trochę ludzi postrzelało i se wraca do domku. Beka. Ja chcę być pierwszy, ja chcę być pierwszy. O, nie udało się. Dobrze. Czekajcie, ja nie miałem przyciszyć. O, ja pierdzielę. Oj. Oj. Chyba tak. Ja, tak. Pewnie strzały były dosyć głośno. No cóż. Nie zawsze wiem, jak to ustawić najlepiej. A jeszcze co chwila mi się pierdzieli coś z tym głosem, bo oczywiście sterowniki Windowsa są głupie i resetują zawsze ustawienia. O. Pomoże nam. Super. Ej, no. O, mąką w nas dmuchnął. Czekaj, to nie była zwykła mąka. Nie, nie. Dostaliśmy więcej siły od Diego Podmuchów, bo on jest piekarzem Paola. No nie, no musiała być mąka, bo on jest piekarzem przecież. Widzicie ten fartuch? Mówi samą za siebie. O, widzę, że chyba znowu będę strzelał. O. Tak. Neo już w ogóle miał... Co oni tu tańczą? WTF? Neo już miał jakieś przeczucie spider sensowne. Że ktoś na niego zaskoczy i wyciągnął broń zawczasu. Cheater, prefire'owiec. A to jest gość. Przechodzi na luzie. Drup, drup, drup. Ty gościu przezroczysty, jesteś ty duch jakiś. Na pewno dobrze wszystko z tobą. Nie za dużo tej mąki. Znaczy... O! Ha ha ha! Doors... Help me, I'm door stuck! Door stuck! Let me out! Let me out! Dobra, proszę bardzo. Nie no, beczka z tą grą jest niezła. Czemu ja wcześniej do tej gry tak nie podchodziłem na luzie ogromnym? O, widzę, że znowu się zepsuły dźwięki. Chyba byłem zniechęcony tym, że musiałem nie sam z siebie grać. A, no tak. No tak. Nie grałem z własnej woli. Teraz gram z własnej woli i jakoś jest przyjemniej. To by pomyślał, prawda? Oj, coś jeszcze w plecy trzeba. Dobra, ulecz, healer. Dzięki! Nie no, ten gościu jest kozak, no przecież ja z nim nie przegram. Nie ma opcji. O, gościu zniknął za drzwiami. Wydawało mi się, że dobrze. Co ja robię? Wydawało mi się, że dobrze udaje, że mi się podoba wszystko. Chyba jednak słabo udaje, jeżeli teraz faktycznie widać to, że mi się podoba ta gra, tak? Znaczy, że ma zabawę. Ty, bo on ma jakąś tarczę popierdzieloną. Ej, bo ja zaraz zginę. Chłopie, ja zaraz zginę, ulecz mnie. Strzel. Dobrze. Ulecz, 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 błagam. Dzięki, dobra, leć, wracamy do akcji. A może teraz trochę pokorzystam z tego... inna broń może? Kurna, nie ma innej broni? Ja chcę pokorzystać z... właśnie z tego skupienia, bo... Bo kurczę, no... Trochę za dużo pracy zdrowia, jak nie jestem skupiony. Tak to możemy trochę zyskać jeszcze amunicji, jak podejdziemy na blisko. O! Ile tam? Tylko 10 pocisków? Ale piękny strzał. Jeszcze jeden. Eps. Ała. Co ty jeszcze żyjesz? Gościu dostał z kurna całego magazynka. Ze szczelby. I se żyje dalej. Wow, co to było? Ten gościu chyba próbował się odbić od ściany, ale zapomniał, że nie jest wybrańcem. Chyba go jeszcze nie zabiłem, bo nie było poświatów, kurna. Wstanie zaraz pewnie i będzie mnie dalej nękał. No pewnie, że tak. A w ogóle co ty healer odwalasz? O. Co jest, no nie. Zdisował nas. Czy mógłbyś przynajmniej udawać, że nas chronisz? Jezu. Nie no, on by to powiedział chyba ja... Nawet jakbym nie zabijał wszystkich. Bo ta gra jest samoświadoma, że on jest po prostu... No, ma tarczę niezniszczalną. Oj, ała. Kurde, ja chciałem na blisko teraz poatakować. Gra nie rozpoznała moich intencji. Jeszcze nie ma chipa w mózgu. Ale mózg jeszcze nie ma takiej władzy. Znaczy co? Gdzie się chowasz za tą kulą, gościu? Wychodź. Dziękuję. Im więcej amunicji, tym lepiej. Ci gości czasem wyglądają jakby normalnie przejeżdżali sobie jak po lodzie, jakimś co to jest pytanie z gwiazdami The Game? Zaszczelony. No chodź healer. Ty, schowaj się za nim i mam darmową tarczę. Beka na maxa. No w sumie to lepiej nie. Lepiej nie chować, też tak? Mam wrażenie, że mój pasek zdrowia w ogóle zmniejsza się coraz bardziej. Ty, może to właśnie sobie kupiłem wcześniej. Kupiłem przy tym drzewku rozdawania umiejętności sobie kupiłem dodatkowe zdrowie na start misji. Oj. O, ledwo to weszło chyba. Ale dobra. Wciąż żyjesz? Kurde, ci goście tacy z krótkim rękawem to oni są tak cholera wytrzymali. A ja teraz jest skupienie coraz bardziej, a nie zyskuję wcale zdrowia za to. Fajnie jakby nas healer trochę podleczył. Na przykład zaraz. Na przykład w tej chwili. Ech. Skupienie więcej. Dobra. Jak zacznie, niech przyjdzie do nas. I teraz z bliska go załatwimy. Oj, oj, oj. O kurna, ty już myślałem, że on nas wziął i złapał i przez to straciłem pozostałą część zdrowia, nie? Ha. O, spokojnie piesek. A masz tu... I teraz bez przeciwników, ja potrzebuję mąki leczącej. Dawaj. Dziękuję. No i zarąbiście. O kurna, nie, wiedziałem, że ten fagas przyjdzie w końcu. Chodź tutaj, nie chcę się z tobą strzelać i tak nie zrobię. Ty, w tej grze był jakiś trik, że można było unikać strzałów. Ja nie pamiętam, jak. W tej grze się chyba jeszcze unikało w ogóle tego. O Jezu, jak dostał przez tą kolumnę. Się unikało jeszcze ciosów kontrolem, nie? Coś takiego. No agencik, no przecież nie jesteś aż taki głupi, no. Czemu on próbuje atakować healera? Przecież on ma tarczę z niezniszczalną, co oni nie poinformowani w ogóle? Może teraz, może o, ta tarcza nie jest widzialna dla nich? No przecież tyle strażników... Czekaj, co? No, ej, powaliło cię to naprawdę? Może, nie wiem, ta tarcza nie była dla nich widoczna? Nie ufał żołnierzom, strzeli w niego i nie dostał obrażeń, musiał sam sprawdzić. Może myślał... Właśnie, bo on na niego podszedł na blisko. Może myślał, że ma odporność tylko na strzały. No. Agent pomyślał, że nie będzie w stanie z nami wygrać, więc poszedł zwyczajnie do najbliższego punktu możliwego, łatwego celu. Znaczy, chciał sprawdzić po prostu, czy cokolwiek może mu zrobić. Żeby może kolejni agenci wymyślili jakiś plan. Miracle Cure Saves Girl, co? Cud leczy uratowane dziewczynę? Nie rozumiem. Bleh, nieważne. Znaczy może ważne, kurczę, to może być kolejne jakieś nawiązanie do filmu, którego znowu nie rozumiem. Ale nieważne, w końcu udało się nam uratować w sumie wszystkich z tego miasteczka śmiesznego. Trochę na to czasu musieliśmy poświęcić niestety. Dużo takiego czasu niezbyt ciekawego to było dla nas. Ale kolejne poziomy już raczej nie będą tak rozdrobnione, więc może reszta gry będzie trochę cięższa pewnie też, ale że krótsza, nie? Dobrze. To nie wiem co nam ostatecznie zrobiło, ale spoko. To mi się kojarzy, że dostawaliśmy taką rzecz, która pomagała nam w leczeniu swoich braci, kamratów w walce. Coś mi się tak kojarzy. A tego wcześniej nie mieliśmy odblokowanego. Spróbujmy to. Kiedy jakieś bezdennie koło się kręci, mistrz, nie mistrz może je zatrzymać. I wychodzi ponad niebo, a poniżej ziemi. Południe, północ, wschód i zachód. Dobrze. A Atma Principle to po prostu te elementy umiejętności. Jackpot, co? Od kiedy się Matrix zamienił w hazard, co? Trochę się boję tej umiejętności. Zaraz się okaże, że tu mi zaraz wyskoczą jakieś te... O, filmik, dzięki. Wyskoczą jakieś, kurna, sloty. Jak NBA 2K. Ej, co to jest? Matrix do anime? Ja nie wiedziałem. A no tak, Animatrix, przecież było coś takiego. No rety, to trzeba tak bardzo obejrzeć. Drekson, kiedy oglądamy Animatrixa? Fajnie jakby był w ogóle dostępny online, ale no... Ja... Na Netflixie próbowałem poszukać, nie było. Ty! Kurna! Jaki ze mnie łeb! Przecież ma HBO Maxa, a HBO ma Warner Bosa, a Warner Bros ma Matrixa. Dobra. Dajcie sekundę. Sprawdzę jedną rzecz. Appflix. Animatrix. Jeżeli się okaże, że jest, to ja pierniczę. Odpalam jeszcze dzisiaj konsolkę i oglądam, nie? Tylko fajnie by było z kolegą. Nie wiem do kiedy ma, kurna, tego chyba ośmiesznego. No i co? O, Keanu Reeves faktycznie jest w tym Animatrixie nawet. Do dupy. Nie ma nigdzie. Jest tylko do wypożyczenia. To jednak trzeba inaczej. Znaczy co? Nieważne. Dobra, na czym to my skończyliśmy? A, bo teraz jest ten filmik, że oni pokazują dużo. Najowi była! No tak, bo uratowaliśmy tych wszystkich typów. Oj, dobra. Nieważne. Zaczęła się akcja. A teraz jest ten moment, że dużo na nas agentów leci i będziemy musieli ze wszystkimi sobie poradzić. Aha, a to chyba nie było przypadkiem po rozmowie z tym? Z Rosją? Lepszyni agenci są szybsi i ciężcy niż ich poprzednicy. Pokonaj ich szybko, powal ich szybko w sumie. Mogą regenerować ich własne zdrowie. A dobra, no to po prostu skupię się na jednym, no i elo. Ale ulepszeni, kurna? Nie dali rady mi załatwić nawet jednego ciosu i wszystkich już powaliłem w, kurna, ścianę. Ej, ale chwila, momencik. Ulepszenie agenci. No przecież przy ratowaniu tego gościa w wieży zegarowej czy jakieś tam, to chyba też byli ulepszeni. Nie wiem, coś mi się kojarzy, że... Że chyba jednak... Regenerowali też zdrowie? Jakiś tam gościu by co regenerował, chyba zdrowie. Tak mi się wydaje. Dobra, jakieś tam kombosy powalimy sobie. Piękne! Walni! Ładnie! Jeden z, już z gry wyrzucony, generalnie. Ale czasem w tą ścianę. Auć. Kontroler. Tak, bo to jest ten. Otrząśnięcie się. Auć. Kółeczko. Ładnie. Drugiego powaliłem jednym. No, na walce to oni się średnio chyba znają. Shift i cyk. No w końcu ten kombos dobrze wychodzi, nie? To chyba dlatego, że wcześniej po prostu niepotrzebnie klikałem jakieś rzeczy. I to chyba dlatego się to psuło. Co, ty jeszcze żyjesz? No nie gadaj. Trafiłem cię z takiej wysokości nogą. A, bo zacząłem innego atakować, ups. No to... A, dobra, nieważne. Masz. Ale go pięknie wcisnąłem w ten brzuszek. To ma chyba możliwość uleczenia się, czy co to tam za skrzynka jakaś? Po co mi leczenie? Dajcie spokój. No ani... Czy ktoś zauważył, ktokolwiek, Drekson, zauważyłeś, czy się zmniejszyło im to zdrowie ostatecznie? Bo ja nie widziałem. A czy się zregenerowało? To wyglądało, jakby ich pobił tak szybko, że nic nie było praktycznie. Zdobyliśmy wyższy poziom, no, wtajemniczenia. Sekretne umiejętności, jakie specjalne odblokowaliśmy, super. Widzenie kodowe. O, możemy użyć C, aby zobaczyć Matrixa w widzeniu kodowym. Użyj tej umiejętności, aby przeszukiwać przez ściany, lokalizować przeciwników i znajdować użyteczne przedmioty. Dobrze. Wow. A ja coś takiego już widziałem, kiedy ginąłem. Tam są. Tam jest dużo ludzi. A ta umiejętność taka będzie o nic po nic. W sumie. Znaczy... No bo tak jakby i tak jestem zablokowany wszędzie tam, gdzie powinien być. No zresztą zobaczymy, tak? Jeszcze nie, może nie powinienem uprzedzać tych faktów. Ale po prostu na razie nie potrafię sobie wyobrazić, w jaki sposób ta umiejętność miałaby nam tak po prostu pomóc w przejściu gry, tak? Niby co możemy zobaczyć, gdzie są przeciwnicy jacyś, ale naprawdę, co nam to daje na dobrą sprawę? No nie wiem. Chyba pora się przekonać. Dobra, nie chcę zamieniać sobie tej amunicji i tak ona jest po nic. Dzień dobry. O kurna, zewsząd strzelają. Dobra, wyciągaj pistolecik. Maszynówkę. Jeszcze ty. Tam gościu jest na balkonie. Gościa na balkonie się pozbędę i już będzie spokój. Oj, straciłem broń. Już nie ma spokoju. Dobra, doskoczymy do niego. Ty, no nie gadaj. Doskoczymy. No nie. O nie, nie doskoczymy. Nie. Oj. Taką piękną akcję zrąbać. No cóż. Dzień dobry. Goście co zobaczył. Jak go wywaliłem. Goście co zobaczył z balkonu z bliska naszą piękną umiejętność. Wiecie co mnie zastanawia w tej grze bardzo? Że ja praktycznie nie mam już tego skupienia. Ale jestem prawie cały czas w stanie go i tak używać. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale dobra. Wybaczająca gra. Kurna, ta gra jest tak o milenia po prostu łatwiejsza od pierwszej części. Coś ty gościu, co? Co z tym balkonem się stało się? Halo, gościu, żyjesz? Widzę, że żyjesz, bo kurna, żeś nie zniknął. Nie oszukujesz mnie. O, oszukał mnie jednak, ale jaja. Znaczy co? No tak. Zdawało mi się, że udawał swą śmierć. Czy był świadomy tego, że chciał nas oszukać? Traciliśmy czas przez niego. Nasz cenny. Może na tym mu zależało od samego początku. Albo gra się zbugowała i nam go nie znikło po prostu. Albo on nie zginął przez nas. Może jak ktoś się zginie nie przez nas, to wtedy nie znika. A, bo oni są w jakimś tam problemie. Dziwnym. Dobrze. No jak zwykle, prawda? I co, to cała ta jedna misja była, prawda? Aha. Ale to wszystko króciutkie. No i fajnie. Kurna, jakby to grę tak sobie solidnie przeszedł w miarę szybko. I znów budynki zielone. Ej, co się teraz dzieje? A, znaczy co? Wylatujemy z miasta. A, bo teraz wrotuje. A, bo teraz jest ta akcja na pociągu. No nie. Nie. Nie, znowu nie, znowu. Znowu będzie ratowanie w mieście. Kurde mol. A ja myślałem, że już nie będzie takich akcji w mieście. Oszukana gra. Dobra, najpewniej się zapisała, bo zazwyczaj się zapisuje w takich momentach. Więc w tym miejscu sobie skończymy. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i na razie.